Moi drodzy, to nie clickbait. Tak jest. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Dziełowy i przychodzę dziś do Was z dużym ogłoszeniem. Albowiem otrzymałem i przyjąłem zaproszenie do Tańca z Gwiazdami. Oprócz tego, że oczywiście czuję przeogromny stres na zasadzie, a co to będzie... albo nie umiem tańczyć, a jak nie będą ludzie oceniać i ci jurorzy i w ogóle, to jednocześnie niesamowicie się tym wszystkim ekscytuję. Chciałbym się tym z wami podzielić, bo jak już mówiłem, doświadczenie w tańcu mam absolutnie zerowe i bycie bardzo pijanym na weselu się nie liczy jako taniec, tak się dowiedziałem, że jak się wtedy tańczy, to się nie liczy, więc doświadczenie moje wynosi zero, nul. Ale cieszę się, bo mam wrażenie, że trochę na tym ten program polega i też widzę w tym dla siebie bardzo dużą szansę, żeby wreszcie się nauczyć. To oznacza, że będę musiał włożyć w to bardzo dużo czasu i naprawdę intensywnie popracować, zaangażować się, żeby móc coś fajnego pokazać, ale jara mnie to. Chciałbym się nauczyć i widzę w tym też okazję do tego, żeby tego tańca się właśnie nauczyć. Powtórzenie nie powiem, więc powiem, że... wyskilować się w tańcu, o, angielski chociaż pomógł. Po drugie, mainstreamowe media bardzo długo patrzyły na youtuberów, trochę jak na zbieraninę dzieciaków, które robią sobie śmieszne filmiki do sieci. I jeżeli mogę choć trochę pomóc dzięki takiemu zaproszeniu, żeby wizerunek YouTube'a ogólnie był lepszy, to chciałbym. Szczególnie dlatego, że telewizja ogólnie ostatnio mówi o tych mniej ciekawych przypadkach. Po trzecie, kochani, nie będę ukrywał, wszyscy doskonale sobie z tego zdajemy sprawę, widzę w tym ogromną szansę dla siebie. Występ w takim ogromnym programie telewizyjnym to jest coś, co niesamowicie pomaga i otwiera bardzo dużo możliwości, które wcześniej były zamknięte. Szczególnie, że gdzieś tam to w wywiadach mówiłem już, że na przykład jak myślę o Lekko nie będzie, to jakimś takim miejscem docelowym, o którym sobie tam czasami marzę. Nie wiem, czy kiedykolwiek uda się to zrealizować, mam nadzieję, ale to byłby właśnie jakiś, wiecie, telewizja, piątek, 21, Lekko nie będzie, najbardziej nieprzewidywalne internetowe show, boom! Zajebiste wyzwania, zajebiści goście, tego typu sprawy. Jakoś mnie to jara, ta wizja, tak po prostu i... widzę w tym taką szansę, że to jest trochę krok w tę stronę. Jestem gościem, który ma mega duże ambicje, co pewnie zauważyliście, jeżeli jesteście tu dłużej niż dwa odcinki. Jak myślę nad tym, co chciałbym robić, to w głowie mam mega dużo pomysłów. Pomysłów, których nie mogę zrealizować, albo nie wszystkie mogę zrealizować, bo nie mam pieniędzy, znajomości, a czasami po prostu wiedzy lub umiejętności, jak daną rzecz powinno się zrobić, żeby ona zadziałała. I czuję, że Taniec z Gwiazdami może otworzyć mi pewne drogi, które pomogą mi część z tych rzeczy zrealizować. Poza tym bardzo spoko będzie zobaczyć tę telewizyjną produkcję od backstage'u i też myślałem nad tym trochę pod tym względem, żeby może wam trochę poopowiadać, co jest ustawione, a co nie jest ustawione, ile tam osób przy tym faktycznie pracuje. Jeżeli macie jakieś pytania na przykład w tym temacie, coś was interesuje, to dawajcie znać w komentarzu nawet pod tym wideo. Jeżeli będę wiedział, co was interesuje, to będę mógł na te rzeczy zwrócić uwagę i później umieścić je w tych wideo, które przygotuję. No i poza tym wszystkim, poza tymi argumentami, powodami, nad czym sobie myślę, jak myślę o tym występie, to przede wszystkim uważam, że to będzie mega, mega zajebista przygoda. Występ w Tańcu z Gwiazdami to jest taka rzecz, która mega mnie ekscytuje i oczywiście jest w tym mnóstwo stresu. To nie jest tak, że teraz będę królem życia, ale wejdę i wymiotę, tylko no, zdaję sobie sprawę ze swoich umiejętności, a raczej z ich braku. Rytm mam, poczucie właśnie rytmu, to jest coś, co na pewno pomaga. Ale no nie wiem, jak to będzie. No mam nadzieję, że jak najlepiej. Wiem, że będę musiał powkładać dużo pracy. To już nawet jak z Popkiem rozmawiałem, jak się widzieliśmy tam, kiedy on brał udział w Tańcu z Gwiazdami, no to on powiedział, że to są 3, 4, 5 godzin dziennie czasami, więc wiem, że jeżeli będę chciał dobrze pocisnąć, to nie będzie mogło być 4 czy 5 godzin, tylko 6, 7. Ile będzie trzeba, żeby wejść i zrobić naprawdę dobrą robotę. No i oczywiście tutaj na YouTubie oraz na moim Instagramie będę starał się wam dawać jak najwięcej update'ów. Myślę, że najwięcej na Instastory możecie się tego spodziewać, więc Instagram mój to jest gimperowski, tam możecie śledzić, ale i na YouTubie będę o tym dawał znać. Też dlatego, że jestem takim gościem, że jak coś się angażuje, to jakby idę w to na 100%. Moi znajomi mnie nienawidzą za to czasami, bo jak się czymś zajaram, to robię się potwornie monotematyczny i gadam tylko i wyłącznie o tym, więc możecie się spodziewać dużo rzeczy o tańcu i ciekawostek o tańcu, których się dowiem i bardzo chętnie wam o nich opowiem i będę tym żył, więc na pewno będzie tego dużo, bo chciałbym też, żebyście w tej przygodzie mi towarzyszyli. Co jest ważne do dodania, to uspokajam, że moim domem, moim gniazdem, w którym się wyklułem, cały czas jest YouTube, cały czas pozostaje YouTube, to jest cały czas główna platforma i przy tym będę chciał pozostać. Pamiętam o tym i to jest dla mnie rzecz no, niesamowicie ważna, najważniejsza. Ten kanał, kanały, które prowadzę, Gimper Lekko nie będzie, tak? Teraz ten nowy, który odpaliliśmy razem z Ago. Szczególnie, że nie jara mnie jakoś bycie celebrytą, mi to ciężko przez usta przechodzi, słowo, wiecie, jakieś takie kurde ścianki zdjęciowe,
paparazzi, nie mój świat, tak, noszenie bluz Gucci, Supreme, drogie rzeczy, to jakoś nie jest moja baja. Oczywiście, pewnie trochę tego typu materiałów się pojawi, bo to program w telewizji, ktoś tam się zainteresuje, co to jest. Natomiast co do zasady, jeżeli nie muszę, to tego nie robię. A, no i słyszałem, że rekordzista schudł ponad 20 kg w trakcie jednego sezonu Tańca z Gwiazdami, więc nie ukrywam, że jako osoba ćwicząca, aczkolwiek lubiąca czasem zjeść kepsa, czasem często, czasem raz dziennie, albo... No nieważne. Często, w każdym razie, to wiąże z tym duże nadzieje, że może dzięki temu uda mi się też schudnąć. No byłoby fajnie po prostu. Tak czytam historię innych i mówię, no może ja też schudnę. No i co? No co? No jaram się. No będzie zajebiście. Jaram się. Cieszę się tym jakoś bardzo. Jest to, tak jak powiedziałem, przygoda. Kochani, natomiast z ważnych rzeczy, jeżeli chodzi o to, gdzie jest wasza rola bardzo mocna, to oprócz tego, że oczywiście będę chciał się z wami dzielić z tym wszystkim, co tam będzie się działo, to no nie wygram tego sam. Plan jest następujący. Mam w sobie dużo poczucia, że idę tam trochę, zabrzmi jakby bardzo patetycznie, ale dobra, reprezentować internet, tak trochę, wiecie o co chodzi. Tak nie jest, że tak jak Rychu Peja był, że reprezentuje biedę, więc ja teraz Gimper reprezentuję internet, ale trochę pokazać siłę tego internetu. 1 marca będzie pierwszy odcinek i jak wiecie albo nie, to jeżeli ktoś nie wie, to teraz powiem, to jest tak, że oprócz tego, że pary tańczą i jurorzy to oceniają, to bardzo ważne, jeżeli nie najważniejsze praktycznie jest to, jak na to ludzie głosują. Bo w trakcie tańca pary wyświetla się numer telefonu, na niego można wysłać SMS-a za jakąś tam opłatą, zlicza się, która para dostaje ile głosów, można głosować w każdym razie przy pomocy SMS-u. I teraz ty i ty. Potrzebuję was 1 marca i na każdym kolejnym odcinku, żebyście siedzieli na tych kanapach albo na fotelach, albo co tam macie w salonie. Wzięli w swoje łapki telefony i te SMS-y rzucali, no bo niestety ja sam na siebie zagłosować nie będę w stanie, a to jest tak, że nawet jeżeli się zatańczy naprawdę mega dobrze, co postaram się zrobić i będę wkładał mega dużo serca i całego siebie, żeby tam zyskać jak najlepsze noty, żeby zatańczyć jak najlepiej, to bez waszych głosów, bez waszego wsparcia nie będę w stanie przechodzić do kolejnych etapów. A chciałbym. Tak uważam, że jeżeli już internet tam wchodzi do tej telewizji i trochę tam idę, to nie po to, żeby tam poszło średnio, tylko... No chciałbym rozjebać, no co mam wam powiedzieć, no chciałbym to rozjebać i żeby to zrobić, nie jestem w stanie tego zrobić sam, to co mogę dać od siebie, to wypruwać z żyły i wylewać z siebie siódme poty na sali treningowej i tańczyć, żeby mi nogi odpadły, żeby zrobić naprawdę fajną robotę, ale potrzebuję też waszego wsparcia w postaci SMS-ów. Kurczę, no fajnie byłoby tak, no iść do finału może i pokazać tym typiarzom z telewizji takie, idziemy po was, nie? No, takie małe, ale to zależy dużo od was, więc to jest, słuchajcie, deal jest następujący. Ja kręcę piruety i staram się być ładny, żeby, jak powiecie znajomym albo rodzicom może, że bo ten działowy będzie tańczył, coś tam Gimper, to żebyście nie mieli przypału, tylko żebyście powiedzieli, to on właśnie, to ja go lubię, nie? I wtedy jest spoko wszystko, ale potrzebuję jakby drugiej części tego planu, czyli was. I waszej aktywności, i waszego zaangażowania, i niestety, bo o to się tam też rozbija, waszych SMS-ów. Dwie strony wykonają plan, mamy finał i wygraną. I chciałbym o to powalczyć. Jestem osobą ambitną i jestem gotów włożyć w to dużo pracy. I jeżeli wy też to czujecie, to ja bym to pocisnął. No to tyle, kurczę, dziwnie tak. Nie, no stresuję się, to jest to, co wam powiedziałem, że jeszcze na żywo. To nie jest tak, że te tańce się tam wcześniej nagrywa, tylko tam no, jakaś próba będzie, wiadomo, ale potem na żywo. I ten lektor tam zawsze mówi... Gorącą czaczę zatańczy para numer 3, Tomek i... No i właśnie jeszcze nie wiem kto, ale dowiem się jakoś za chwilę. Więc wiem, że będzie jakby ten narrator i potem będzie kolo na backstage'u, który zrobi... 3, 2, 1, pum. I koniec. I ja lecę ćwiczyć w takim razie, tańcować. I mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się cieplutko, pa pa.